ponieważ mój kamerzysta nie zrozumiał puenty, to informuję. Co to znaczy mieć długą rękę? To znaczy, że nie należy rąk trzymać w kieszeniach. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, długą rękę to znaczy, że nie należy się bać jej wyciągnąć jednej ręki i drugiej. Poza tym, po trzecie, mieć długą rękę to znaczy nie trzymać w tych rękach problemów, lęków, smutków. Bo jak się ma ręce pełne problemów, lęków, smutków, to nie można drugiej osoby przytulić. Pisałem o tym kiedyś zresztą. Dlatego zostawcie swoje problemy, lęki i smutki i użyjcie swoje ręce do przytulania drugiej osoby. Ponieważ dotarło do mnie, i mam nadzieję, że do was też kiedyś dotrze, że my, ludzie, mamy taką dziwną skłonność dostrzegania, jak się coś psuje. Jak coś zaczyna szwankować, to ewentualnie jesteśmy gotowi to dostrzec. Czyli jak zaczynam kasłać, to ja to dostrzegam. Ale jak kaszlę od 2 tygodni, to nie dostrzegam, że mniej kaszlę. Jeżeli jestem na coś chory, albo jeszcze lepiej chora, to wtedy szlachetne zdrowie, każdy się dowie, jako smakujesz, bo się zepsułeś. Natomiast jak wracamy do zdrowia, to nie dostrzegamy tego, że jest lepiej. Nie dostrzegamy tego, że już się mamy czym cieszyć. Nie dostrzegamy, że jest fajniej niż było. I staje się to obojętne. A tu takim dopalaczem powrotu do zdrowia jest zwracanie uwagi na nasze nowe osiągnięcia, na nasze nowe podejście do życia, na to, że czujemy się lepiej. I dlatego, drogie, ukochane, umiłowane panie, nie tylko z gatunku tych, co mam na myśli, ale wszystkie, uśmiechajcie się do każdej myśli, że jest lepiej niż było. A nie tylko wtedy, kiedy zdobędę Mount Everest, kiedy wejdę na Chomolungmę, albo wdrapię się na Giewont. Nie, uśmiechajcie się z każdego osiągnięcia. Jak ci się uda zrobić omlet i nie przypalić, to się ciesz. Jak ci się uda zrobić jajecznicę, która twardością nie przypomina betonu, to się ciesz. Jak ci się uda, to też się ciesz. I dlatego, drogi panie, jak obejrzałaś ten filmik do końca, to się uśmiechnij. Ciesz się, uśmiechnij się, jak obejrzałaś filmik do końca. A jak się uśmiechniesz, to pomachaj łapką, postaw łapkę na filmie. A jak postawisz łapkę, to napisz do Setmana: Setman, dotarło coś do mnie. Mam nadzieję, że coś dotarło.